Siemano wszystkim, DC Jim z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek do poradników do TeamSpeaka. Dzisiaj zajmiemy się pluginami. I zarazem to będzie już ostatni odcinek dla klientów. Później zajmiemy się tutorialami dla adminów, przyszłych adminów. No i tutaj na stronie TeamSpeaka możemy sobie znaleźć do zakładce Download Addons, czyli tu będą pluginy właśnie nasze. Ja wam omówię całość za pomocą pluginu TeamSpeak 3 Mass Mover. I on tutaj służy do bardziej dla adminów, ale on służy do przenoszenia grupowego ludzi z kanałów na kanał, z całego serwera na kanał. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało, już mam pobrane. I tutaj wygląda tak po wybraniu. Mamy do wyboru wersję 32-bitową lub 64-bitową bibliotek. I to właśnie w zależności od jakiego, jaką mamy programu, tak, to musimy wybrać sobie. I skopiować to jest folder source, a wszystko to kopiujemy do folderu, podfolderu TeamSpeaka. Tak, tutaj mamy właśnie folder TeamSpeaka główny i mamy podfolder plugins i jak widać mamy tutaj już skopiowane zawartość, czyli tę bibliotekę TeamSpeak Mass Mover. W moim przypadku to jest 64-bitowa i kopiujemy też folder source tutaj, jak widać, i to jest wszystko poza aplikacją TeamSpeaka. Teraz trzeba by sobie przejść tutaj do opcji pluginów, tak naprawdę to pluginów, tak? Tu jak widać, są pluginy, ale tutaj już jest po aktywacji właśnie pojawia się zakładka i mamy tutaj wszystkie pluginy aktywowane zwyczaj. I to właśnie jest TeamSpeak Mass Mover, ale my musimy przejść sobie do settings i plugins, aktywuje się z Ctrl-Shift-P, szybki dostęp. No i jak na samym widać, na samym początku już jest nasz TeamSpeak Mass Mover. Jest tutaj kilka też innych, przed widoczność klientów query, czyli z głównych adminów serwerowych. Tutaj jest coś jeszcze. Tu mam fajną, na pewno fajna opcja, tu jest do klawiatury G15 od Logitecha, chyba wyświetlanie jakichś dodatkowych informacji z TeamSpeaka na tym ekranie. Chciałbym wiedzieć, co tam jest do wyświetlania. Ciekawy jestem. Jak widać, niektóre z tej pluginy mają dodatkowe opcje, można sobie tam edytować je. My tylko musimy w tym przypadku zaznaczyć sobie ptaszkę, żeby aktywować ten plugin. No i możemy zamknąć okienko. Właśnie później nam się tutaj pojawi to tutaj. Zakładka plugin się od razu pojawia razem z pluginem. No i tutaj jak to teraz tutaj działa to wszystko. Tutaj na serwerze, zazwyczaj, na serwerze, w aplikacji TeamSpeaka jest tak, że możemy przenosić pojedynczo każdą osobę, jak widać, nie? Ale też możemy zrobić tak, właśnie za pomocą tego pluginu teraz, że możemy przynieść wszystkich z mojego kanału do tego kanału, co wybrałem aktualnie, tak? Możemy też zrobić tak, że wybiorę ten kanał i przeniosę wszystkich z tego kanału do mojego kanału, lub też mogę przynieść wszystkich klientów na ten kanał wybrany. Tak? Bardzo fajne opcje dla adminów, bardzo przydatne, bo komu by się chciało 10 razy lub więcej przenosić, za każdym razem klikając na każdą osobę i przenieść. Trochę to czasu marnuje się przez to. I bardzo fajna dzięki temu jest taka aplikacja. Jest też aplikacja plugin. Jest też fajny plugin do, żeby widzieć, kto do nas mówi na TeamSpeaku w grach. Podrzucę wam też link do tego. I to było tak wszystko. Kończymy serię tą taką początkową dla klientów i zaczniemy serię dla adminów. Początkujących adminów. Ja mam jeszcze dodać, że możemy zarządzać sobie tutaj tym paskiem narzędzi na górze, który jest tutaj widoczny. Na przykład na starcie nie mamy tutaj widocznego tego paska do zarządzania głośnością ogólną. Można właśnie kliknąć sobie prawo tutaj na ten pasek i mam właśnie master volume, czy właśnie ten pasek. Oczywiście możemy też sobie zarządzać tą pozostałą częścią, czyli customize toolbar. No i tutaj zaczyna się cała ta zabawa z tym. Też sporo tego jest tutaj i to wszystko możemy sobie poprzerzucać na tą stronę, dodawać separatory, tutaj dodam separator,
nam się wtedy pojawić powinien. I możemy sobie na przykład dodać ban list, albo nam będzie potrzebny, od razu widoczny, albo wysyłanie wiadomości. Tak, wszystko możemy sobie dodać, resetować do domyślnych wartości i zarządzać sobie tym, jak bardzo chcemy, jak bardzo potrzebujemy mieć na wierzchu coś, to sobie porzucać, pousuwać to, co nie jest niepotrzebne. Więc to by było na tyle, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.